No to opowiem wam historię właśnie związaną tutaj z tym, co Julka nam narysowała. Rozmawiając kiedyś z panem prezesem Kazimierzem Wierzbickim, opowiedział mi, jak to właśnie ten treflik trafił do nas, do Sopotu. Wyglądało to tak, jak wszyscy wiemy albo nie wiemy, koszykówkę wymyślono w Ameryce Północnej, a dokładnie w Stanach Zjednoczonych. No i w takiej małej właśnie wiosce takie pluszaki, jak właśnie tutaj ten nasz treflik, mieszkały sobie, no i wszyscy się zastanawiali, jak żeby ta koszykówka dotarła jeszcze gdzie indziej, w inne kontynenty, więc Misiu na ochotnika się zgłosił, a żeby było mu łatwiej, pomogli mu właśnie taką piękną tratwę, jak Julka namalowała, zrobili. No i ten treflik po tych wszystkich przygodach związanych z przypłynięciem do Sopotu przyszedł do pana prezesa Kazimierza Wierzbickiego i powiedział właśnie, że chce być tym treflikiem, który jest u nas na meczach, który chce zabawiać wszystkie dzieci i dopingować właśnie tref Sopot, żeby zdobył Mistrzostwo Polski.